W dzisiejszym Klubu Tygodniku będzie o tym, co o kondycji polskiej polityki w ogóle, a o kondycji polskiej prawicy w szczególności, mówi nam fakt, że w ostatnich latach nie było w niej miejsca dla Ludwika Dorna. Zapraszam serdecznie. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, to jest Klubu Tygodnik na kanałach Klubu Jagiellońskiego, na YouTubie i na platformach podcastowych. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, mniej w nim będzie politycznej bieżączki, prognoz i podsumowań, a będzie próba takiego poważniejszego spojrzenia na dorobek, dziedzictwo, postać Ludwika Dorna, niezwykle ważnego polityka, który odszedł w ostatnich dniach. Wydaje mi się, że to postać, której powinniśmy się przyjrzeć nie tylko w tych dniach ze szczególną uwagą, ponieważ myślę, że symbolizowała kilka istotnych postaw i kilka istotnych procesów. Po pierwsze, Ludwik Dorn tak naprawdę swoją biografią uosabiał pewną bardzo specyficzną drogę, wyjątkową i wspaniałą drogę polskich inteligentów w opozycji antykomunistycznej. Po drugie, był niezwykle istotną postacią w historii Prawa i Sprawiedliwości i też jego odejście z tej formacji tak naprawdę uosabia pewien przełom w historii formacji Jarosława Kaczyńskiego. Po trzecie, jest to wzór polityka państwowca, który pozostawił po sobie konkretny dorobek, o którym powinniśmy pamiętać i doceniać jego znaczenie. Po czwarte, ten najsmutniejszy element tej historii to fakt, że jego losy pokazują, że dla takich ludzi w polskiej polityce było coraz mniej miejsca i ten fakt, że od 2015 roku ani polscy politycy, ani polskie partie, ani wreszcie państwo polskie jako takie nie umiało wykorzystać jego doświadczenia, wiedzy, mądrości, no i patriotyzmu, tej propaństwowości, co do której chyba nikt nie miał żadnych wątpliwości. Chociaż dla wielu osób dzisiaj Ludwik Dorn to przede wszystkim dawny trzeci bliźniak, który w ostatnich latach komentował często krytycznie posunięcia Prawa i Sprawiedliwości, który był takim cenionym analitykiem, dobrze rozumiejącym sposób funkcjonowania formacji Jarosława Kaczyńskiego i poglądy Jarosława Kaczyńskiego, to przecież jego wyjątkowa droga, jego wyjątkowa postawa bierze się właśnie z tej drogi w PRL-u, z tego faktu, że jest w jakimś sensie, choć wyjątkowy, to jednocześnie reprezentatywny dla tej specyficznej formacji polskiej inteligencji, która najpierw tworzyła opozycję antykomunistyczną, a później zaczęła tworzyć polityczne zręby III RP. Dorn urodził się w roku 1954 w rodzinie zasymilowanych polskich Żydów. Jak większość, jak wiele takich rodzin uwikłanej w komunizm, dziadek Dorna już przed wojną działał w partii komunistycznej. Ojciec Dorna po wojnie również zaangażował się w PPR, w PZPR, wykładał marksizm-leninizm na Politechnice Warszawskiej. Jak sam wspomina Dorn, tak naprawdę o tych uwikłaniach ojca w domu nie mówiło się zbyt wiele. Mówił o tym, że był człowiekiem zamkniętym ze względu na specyficzne, wyjątkowe, można powiedzieć traumatyczne i tragiczne doświadczenia. Większość rodziny ojca, właściwie w całości ta rodzina nie przeżyła poza nim Holokaustu, ale on też ten swój romans z komunizmem po wojnie dość szybko zakończył. W latach 50. nie kontynuował tej kariery na Politechnice, założył zakład optyczny. No i właśnie polityki w domu Dorna nie było za wiele, również w tym momencie, kiedy sam Ludwik Dorn w działalność polityczną zaczynał się angażować, czy kiedy politykom zaczynał się interesować. A wydarzyło się to bardzo wcześnie, właściwie w wieku lat nastu trafił do drużyny harcerskiej legendarnej Czarnej Jedynki, takiej kuźni opozycyjnych, antykomunistycznych kadr. Tam poznał Antoniego Macierewicza, Piotra Naimskiego i dzięki temu doświadczeniu harcerskiemu trafił w młodym wieku do grona twórców, działaczy Komitetu Obrony Robotników. Komitetu Obrony Robotników, który przecież Macierewicz z Naimskim zakładali. Działał tam już w wieku 22 lat jako młody chłopak. Odznaczał się ponadstandardową brawurą. Jacek Hugo Bader w takim portrecie opublikowanym przed laty na łamach Gazety Wyborczej pisał o tym, że
No właśnie, ta brawura była na tyle uderzająca, że starsi koledzy z koru zabronili Dornowi dalej prowadzić takie akcje po tym, jak w czasie jednej z nich został pobity. Wydano w tej sprawie specjalny komunikat ograniczający działalność młodego Ludwika. Kor dość szybko, właściwie od samego początku, podzielony był na takie dwa nurty. Ten lewicowy, związany z takimi postaciami jak Adam Michnik, jak Jacek Kuroń, i właśnie ten odwołujący się do tradycji niepodległościowej, bardziej prawicowej, sympatyzujący wręcz z tym narodowym katolicyzmem, nurtem skoncentrowanym wokół Antoniego Macierewicza. Oni od samego początku tak naprawdę stali na nieco różnych pozycjach, choć jakoś ze sobą współpracowali. No i Dorn związał się z tą grupą bardziej prawicową, z tą, z której się właściwie wywodził ze względu na doświadczenia z Czarnej Jedynki. Jak pisze Hugo Bader, to skrzydło lewicowe ze zdziwieniem patrzyło, co Ludwik Dorn, pochodzący z żydowskiej rodziny Dornbaumów, zaangażowanych w komunizm, robi w tej grupie tak zwanych prawdziwych Polaków. W stanie wojennym Ludwik Dorn odgrywał ważną rolę, tak naprawdę redagował czasopismo tego środowiska, czasopismo Głos. Wtedy Antoni Macierewicz był internowany, był formalnym redaktorem naczelnym i szefem tego środowiska. Zastępował go ukrywający się przez półtora roku Dorn. W tym czasie umiera ojciec Ludwika, a matka nie informuje go o tym. On dowiaduje się o śmierci ojca dopiero po wielu miesiącach, ponieważ matka nie chciała mu o tym mówić, bo była przekonana, że będzie chciał przyjechać na pogrzeb ojca, a tam z pewnością będą na niego czekali esbecy, co zresztą okazało się prawdą, bo pogrzeb był przez esbeków obstawiany w nadziei na to, że spotkają tam jednego z poszukiwanych listem gończy działaczy brawurowej, radykalnej opozycji antykomunistycznej. Z grupą Macierewicza jest Dorn związany aż do końca lat 80., aż do przełomu. Negatywnie ocenia Okrągły Stół, tak jak to środowisko. Jest nawet wśród założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, tej najsilniejszej z prawicowych formacji postopozycyjnych. Ale jest jej współzałożycielem i wytrzymuje w niej zaledwie 4 tygodnie, bo stwierdza, że partia ta nie idzie w dobrym kierunku i trafia pod skrzydła braci Kaczyńskich, właściwie pod skrzydła Jarosława Kaczyńskiego. Zostaje zaproszony cały czas jako młody chłopak do pracy w kancelarii Lecha Wałęsy. Tam organizuje taką komórkę analityczną zajmującą się socjologią, zajmującą się analizą trendów społecznych. Choć zna braci Kaczyńskich od wielu lat, współpracował z nimi, to dopiero tam w Pałacu Prezydenckim Lecha Wałęsy buduje z nimi poważniejszą nić porozumienia i wykorzystuje przy okazji w tej wspólnej pracy swoje kompetencje socjologiczne. Dorn był socjologiem, umiał badać nastroje społeczne. Z tamtych czasów pochodzi słynna anegdota o tym, jak właśnie Kaczyński prosi go o przedstawienie możliwości stworzenia formacji chadeckiej w Polsce, takiej formacji odwołującej się do zachodniej chrześcijańskiej demokracji, formacji umiarkowanej, stąd przecież brała się nazwa pierwszej partii Kaczyńskich, Porozumienie Centrum. No i po przeprowadzeniu dogłębnej analizy takiej umiarkowanej partii miał Ludwik Dorn powiedzieć, że zbiór jej potencjalnych wyborców należy określić jako zbiór pusty. Ta anegdota, wielokrotnie powtarzana w mediach, tak naprawdę mówi coś bardzo istotnego o późniejszych losach Prawa i Sprawiedliwości. To, co chyba najciekawsze w tej części życiorysu Ludwika Dorna, to fakt, że z jednej strony był on w tym zaangażowaniu w życie opozycyjne, życie w PRL-u reprezentatywne dla tych osób, to znaczy od tego żydowskiego jakoś uwikłanego w komunizm domu przez harcerstwo, przez tam nawiązane przyjaźnie, relacje, do zaangażowania w Komitet Obrony Robotników, przez lata 80., przez ukrywanie się przez esbecją, aż do dojrzałej, dorosłej polityki od samego początku III RP. Ale to, co w nim wyjątkowe, to z kolei fakt, że jako jeden z nielicznych przedstawicieli dokładnie osób
osób o takich korzeniach, o takim pochodzeniu, o takich też wysokich aspiracjach intelektualnych, które bez wątpienia miał. Związał się on w sposób, można powiedzieć, dość trwały i dość konsekwentny z prawicą. Większość osób o takich poglądach wiązało się z tym obozem lewicowo-liberalnym, ze środowiskiem Gazety Wyborczej, Unii Demokratycznej, Unii Wolności. Tymczasem tak naprawdę przez długie lata Dorn był bliski prawicy i sam zresztą mówił o tej antyprawicowości polskiego establishmentu bardzo krytycznie. W książce napisanej razem z Robertem Krasowskim pisał tak. Antyprawicowość ma w Polsce charakter metapolityczny, ma postać kodu kulturowego, jest rytuałem, w którym definiuje się establishment kulturowo-informacyjny. Co sprawia, że oni nie tylko w to wszystko wierzą, ale też nie mają żadnego punktu zaczepienia, aby krytycznie ocenić podstawy tej wiary. Drugi niezwykle ciekawy obszar to relacja Ludwika Dorna z Prawem i Sprawiedliwością, relacja z braćmi Kaczyńskimi. Jak powiedziałem, zaczęła się ona tak naprawdę na poważnie w roku 90 w kancelarii Lecha Wałęsy, ale był Ludwik Dorn wiernym towarzyszem braci Kaczyńskich w tych najtrudniejszych czasach. Współredagował czasopismo Nowe Państwo, to takie intelektualne i przy okazji w jakimś sensie finansowe zaplecze braci Kaczyńskich w czasach, kiedy można powiedzieć byli oni na absolutnym politycznym marginesie po tym, jak Porozumienie Centrum nie weszło do parlamentu, kiedy wypadli z politycznego obiegu, współpracował z nimi blisko, wrócił do Sejmu w roku 97, kiedy powstała akcja wyborcza Solidarność. Na samym początku dokonał takiego symbolicznego gestu, że wyszedł z klubu AWS-u, krytycznie oceniając nominację na ministra sprawiedliwości Hanny Suchockiej, zarzucając jej fakt, że jako premier akceptowała, pozwalała na tą słynną inwigilację prawicy, na tą słynną szafę Lesiaka, ale pod koniec tamtej kadencji atmosfera, nastrój zmienił się. Lech Kaczyński został ministrem sprawiedliwości. No i kiedy z jednej strony AWS się rozpadał, kiedy rząd Jerzego Buzka dogorywał, było widać, że powstaje szansa, powstaje potencjał dla nowej partii prawicy, że Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości tę nową szansę uosabia. I to był moment, kiedy postanowiono o tym, że Porozumienie Centrum zostanie zamienione na zupełnie nową, inną partię, choć opartą o te same struktury i o tych samych ludzi. To Ludwik Dorn wymyślił nazwę Prawo i Sprawiedliwość. I to oczywiście również sam w sobie niezwykle ciekawy fakt, ponieważ Ludwik Dorn był przez pierwszy etap swojego dorosłego życia agnostykiem, z takiego domu się wywodził, nie był osobą wierzącą, nie był katolikiem, przyjął chrzest jako dorosły człowiek w efekcie własnego dochodzenia do wiary i własnych intelektualnych poszukiwań. I to był mniej więcej ten moment, kiedy Ludwik Dorn poszukiwał, kiedy interesował się wiarą, religią, czytał Pismo Święte i stwierdził, że to starotestamentowe Prawo i Sprawiedliwość będzie właśnie dobrą nazwą dla nowej formacji. I to jest moim zdaniem niezwykle charakterystyczne dla Ludwika Dorna, że on potrafił w taki wyjątkowy sposób łączyć dwie perspektywy. No bo z jednej strony to przecież no właśnie erudycyjne odwołanie się do Starego Testamentu, a z drugiej strony odpowiedź na skojarzenia, emocje, oczekiwania potencjalnych wyborców, którzy w Lechu Kaczyńskim widzieli szeryfa i właśnie kogoś, kto z Prawem i Sprawiedliwością na sztandarach mógłby zmieniać polską politykę. I myślę, że to taki charakterystyczny sposób występowania aktywności medialnej Ludwika Dorna, który często mówił ostro, często wypowiadał się dość radykalnie, ale to zawsze było z takim inteligenckim mrugnięciem okiem. Czy kiedy mówił o susłoizacji PiSu, czy kiedy mówił o wykształciuchach, wiele osób się, czy kiedy mówił w ostatnich nawet miesiącach o pisowskich ciemniakach, wiele osób interpretowało to bardzo powierzchownie, jako takie bardzo ostre, krytyczne słowa, takie słowa, które muszą się spodobać w mediach, które muszą się spodobać w tej powierzchownej rzeczywistości medialnej, a z drugiej strony tam zawsze było mrugnięcie okiem, jakieś głębsze odwołanie, uzasadnienie, coś, czego chyba w polskim życiu politycznym dzisiaj bardzo brakuje.
Chociaż często Dorn był nazywany trzecim bliźniakiem, był nazywany właśnie takim współarchitektem, jedną, no najważniejszą po braciach Kaczyńskich postacią Prawa i Sprawiedliwości, to można powiedzieć, kiedy wczytać się w jego wspomnienia, że ta droga z braćmi Kaczyńskimi od czasów powstania PiS-u wcale nie była łatwa. Na początku był szefem mazowieckich, warszawskich struktur, ze względu na konflikt z Lechem Kaczyńskim został pozbawiony tej funkcji. On od samego początku chciał nieco innej partii niż chcieli tego Kaczyńscy. Chciał partii zarządzanej kolegialnie, chciał partii, w której funkcja wiceprezesa czy funkcje wiceprezesów będą funkcjami realnymi, a nie tylko symbolicznymi. Marzył o partii, w której, no właśnie, on to nazywa w tej rozmowie z Robertem Krasowskim, będzie miejsce dla notabli, a nie tylko dla dworzan. Ludwik Dorn był przez jakiś czas takim notablem, ale im dłużej trwała historia Prawa i Sprawiedliwości, tym bardziej Jarosław Kaczyński i w tym samym czasie przecież Donald Tusk tworzył partię typu wodzowskiego, w której tylko dla dworzan było miejsce. Stąd brały się kolejne konflikty. Ludwik Dorn był uważany za jednego z architektów koncepcji czwartej RP. Był ministrem spraw wewnętrznych i administracji w tym pierwszym rządzie PiS-u w latach 2005-2007. Uczestniczył w tych nieudanych negocjacjach z Platformą Obywatelską na temat wspólnego rządu, ale jak sam wspomina, tak naprawdę no, nie był z niego Jarosław Kaczyński zadowolony, nie był zadowolony z tego powodu, że zarządzał Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zbyt mało radykalnie. Nie chciał przynieść Kaczyńskiemu głowy układu na posrebrzanej tacy. Miał inne spojrzenie na funkcjonowanie tego układu, w który przecież wierzył, ale inaczej go sobie niż Kaczyński wyobrażał. No i ostatecznie został z tej funkcji odwołany i można, tak sam mówił o tym Dorn, byłoby zakładać, że jego dni w polityce są policzone. Został jednak pod koniec tamtej kadencji marszałkiem Sejmu w dość zaskakujących okolicznościach. Z jednej strony odchodził wtedy z PiS-u Marek Jurek, który zrzekł się tego stanowiska ze względu na spór z Kaczyńskim o kwestię aborcji, a z drugiej strony wybuchła sprawa Barbary Blidy i nowym kandydatem na marszałka Sejmu miał być minister Wasserman, który zginął potem w katastrofie smoleńskiej, no ale uznano, że ze względu na te okoliczności nie będzie to dobra kandydatura i stąd pojawił się Dorn. Jak sam o tym mówił, to nieco przedłużyło jego polityczne życie w Prawie i Sprawiedliwości, ale już krótko później, po kolejnych wyborach, razem z kilkoma innymi wiceprezesami, kilkoma innymi ważnymi politykami reprezentującymi taki inteligencki, intelektualny nurt PiS-u, razem z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim i Pawłem Zalewskim, zostali z Prawa i Sprawiedliwości wypchnięci. Sam Dorn wspomina, że tym kluczowym momentem i jego najpoważniejszym politycznym błędem był moment, w którym Jarosław Kaczyński zaproponował zmianę statutu partii, taką zmianę, która ją centralizowała, tak naprawdę budowała ją w ogromnym stopniu jako partię, w której pełnię władzy będzie dzierżył Jarosław Kaczyński. On sam mówi, że tego statutu wówczas nie przeczytał, a tak naprawdę to był ten kierunek, z którym on się konsekwentnie najbardziej nie zgadzał. I można powiedzieć, że to odejście Dorna z Prawa i Sprawiedliwości było w jakimś sensie symboliczne, bo to był ten moment, kiedy PiS z takiej partii tak naprawdę inteligenckiej, tak naprawdę partii klasy średniej o bardzo mocnych korzeniach, często intelektualnych, zaczął zamieniać się w partię w dużo większym stopniu ludową. Dorn nie stał w ostrej opozycji wobec tego kursu, dość dobrze rozumiał ten proces, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę, że za takim wyborem politycznym będzie szła również zmiana funkcjonowania tej formacji, że tam nie będzie miejsca na wewnętrzną dyskusję, na wewnętrzną demokrację, na ścieranie się stanowisk i z tego powodu jego drogi z Kaczyńskim się rozeszły. A o tym procesie przemiany partii mówi bardzo ciekawie w innej książce, w wywiadzie rzece przeprowadzonym przez Jeremię Piekutowskiego, ostatniej książce Dorna wydanej niedawno przez Nową Konfederację. Posłuchajcie. Tak naprawdę redystrybucji dokonał PiS w latach 2006-2007, bo samoobronno-LPR-owski lud wprowadził do Śródmieścia. To wzbudziło niesłychany konflikt polityczny i społeczny. W wyborach 2007 roku podstawowy zarzut Platformy wobec PiS-u nie był taki, że PiS prowadził złą politykę zagraniczną czy gospodarczą, tylko taki, że PiS przynosi nam wstyd.
Czemu wstyd? Bo chamstwo w waciakach rozsiadło się przy naszych ogródkach kawiarnianych w śródmieściu. Przy naszych ławkach w alejach ujazdowskich siedzi i pierdzi, czka i rechocze. Śmieją się z nas nawet na Jamajce. Wybory w 2007 roku były więc grą o dystrybucję szacunku społecznego, a nie o polityki publiczne. To był główny temat i w tym zakresie nawet przez 8 lat, do 2015 roku. Trzeci obszar wyjątkowości dorobku Ludwika Dorna to fakt, że był on bez wątpienia państwowcem, bez wątpienia politykiem niezwykle merytorycznym, politykiem, który potrafił wgryzać się w szczegóły, który rozumiał państwo i potrafił łączyć kilka różnych perspektyw. To doświadczenie polityczne, spojrzenie na szersze procesy społeczne dzięki swojemu socjologicznemu doświadczeniu, dzięki temu również, że doskonale znał polskie elity, potrafił dobrze rozumować i oceniać, w jaki sposób one się zachowają, ale niejednokrotnie potrafił zajmować się rzeczami, no można powiedzieć, zupełnie spoza swoich kompetencji. Kiedy sobie na przykład zobaczycie, czym Ludwik Dorn zajmował się w latach 2011-2015 w Sejmie, albo kiedy na przykład zajrzycie sobie na jego teksty publikowane w ostatnich latach, to zobaczycie, że dotykał bardzo różnej tematyki, a zawsze pisał o niej z niezwykle taką szczególarską, insajderską, drobiazgową wiedzą i wyciągał z tego zwykle bardzo inspirujące, pewnie nie zawsze takie, z którymi trzeba się było zgadzać, ale inspirujące i ciekawe wnioski. Ale jako państwowiec ma też swój bardzo konkretny, namacalny pomnik. W 2000 roku przygotował cały pakiet ustaw reformujących funkcjonowanie polskich partii politycznych, stworzył wówczas przepisy dotyczące finansowania partii, stworzył przepisy, które sprawiły, że partie będą finansowane z budżetu państwa i jednocześnie będą się musiały rozliczać ze środków, które wydają na kampanię. Od samego początku Dorn przekonywał. Po pierwsze, robimy to za późno, ponieważ zbyt długo w polskiej rzeczywistości funkcjonują różnego rodzaju patologie związane z finansowaniem partii i robimy to przede wszystkim dlatego, żeby w polskiej polityce nie było miejsca na korupcję, na wpływy oligarchów, na różnego rodzaju szemrane finansowanie, które w poprzednich latach było codziennością polskiego życia publicznego. I z jednej strony można powiedzieć, w dużym stopniu ta ustawa przeforsowana przez Dorna zabetonowała polską scenę polityczną, sprawiła, że te partie, które funkcjonują od 2001 roku, jak Platforma, jak PiS, jak SLD, jak PSL, one cały czas są niezatapialne, cały czas jakoś funkcjonują w tym systemie. Ale z drugiej strony można chyba z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zapewnił tej polskiej polityce wyższy poziom, jeżeli chodzi o tą stronę przejrzystości. Pewnie po 20 latach wiele można by tam poprawić, wiele można by tam zupełnie inaczej zorganizować, ale nie ma wątpliwości, że dzięki temu jego konkretnemu projektowi polska polityka stała się lepsza i można powiedzieć, że ten cywilizowany system finansowania polityki to taki pomnik, który Ludwik Dorn sobie w polskim życiu publicznym postawił. I to chyba właśnie ta niekwestionowana propaństwowość i niekwestionowane kompetencje sprawiały, że Ludwik Dorn co do zasady cieszył się powszechnym szacunkiem. Było tak chociażby wtedy, kiedy lewicowy tygodnik Polityka w czasach, kiedy był posłem PiSu, wielokrotnie wyliczała go na liście najlepszych polskich posłów. Tak pewnie obserwujemy to teraz. Myśleli o nim politycy, komentatorzy wszystkich opcji, no bo przecież ze wszystkich stron spłynęły te wyrazy szacunku po śmierci Ludwika Dorna. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że z drugiej strony pomimo tego powszechnego uznania, coś bardzo niedobrego o polskiej polityce mówi nam fakt, że od 2015 roku nie ma już w niej miejsca, nie było w niej już miejsca dla człowieka takiego jak Ludwik Dorn. Jeszcze w 2011 doszło do takiego charakterystycznego, pewnie nieoczywistego zdarzenia, chociaż Dorn był już po konflikcie z Kaczyńskim, chociaż bardzo ostro go krytykował, chociaż próbował zbudować jakąś centroprawicową alternatywę, miał w 2010 roku startować w wyborach prezydenckich, miał współpracować z tym środowiskiem wychodzących z PiSu polityków takich jak Kazimierz Ujazdowski, miał jakoś współpracować z Markiem Jurkiem, którego ostatecznie poparł w roku 2010 po katastrofie smoleńskiej w wyborach prezydenckich. To
to pomimo tych wszystkich konfliktów, można powiedzieć, afrontów z perspektywy Kaczyńskiego, chociaż nie przyszedł, nie posypał głowy popiołem, to Jarosław Kaczyński pozwolił mu wystartować do Sejmu właśnie z Litpisu, choć od początku było wiadomo, że będzie funkcjonował na własnych zasadach. On nie wszedł do klubu PiSu, później związał się z grupą, ale też na własnych zasadach Zbigniewa Ziobry, z Solidarną Polską. No i można powiedzieć, że to była ta jego ostatnia kadencja, w której bardzo często pokazywał swoją polityczną kompetencję, ale to, że właśnie na takich kompetentnych polityków jest już coraz mniej miejsca. Po 2015 roku już go dla niego zabrakło, chociaż Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, on pozostawał jego krytykiem, to żadna z partii opozycyjnych nie potrafiła zagospodarować jego doświadczenia, wiedzy, dorobku, ale też żaden z innych polityków, również w obozie rządzącym, nie potrafił jakoś Ludwika Dorna w tę orbitę życia państwowego wciągnąć, a to chyba wielka szkoda dla nas wszystkich, bo bez wątpienia miałby bardzo wiele dobrego do zrobienia. Gdyby tylko ktoś był w stanie zaakceptować jego dość wyjątkowy charakter, jego nieugięte postawy i jego absolutne przekonanie, że w pierwszej kolejności rolą polityków jest urządzać państwo i o państwo, a nie o partię się troszczyć. I myślę, że to jest gorzka lekcja na temat polskiej demokracji, że dla tak wyjątkowej postaci polskiego życia politycznego z tak ogromnym dorobkiem i tak ogromnym doświadczeniem zwyczajnie w ostatnich latach brakowało miejsca. Na sam koniec mówiłem o tym wielokrotnie, że w każdym odcinku chciałem Was poprosić o jedną konkretną rzecz. Chciałem Was zachęcić do tego, żebyście przeczytali taki bardzo obszerny, erudycyjny tekst, jaki Ludwik Dorn przed półtora rokiem opublikował na łamach Klubu Jagiellońskiego. To był tekst o tym, jak on patrzy na kwestię aborcji, co kwestia tego sporu, który wybuchł w październiku 2020 roku, mówi nam o polskim państwie, o polskim ustroju i jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć, jakie konkretnie wnioski, można powiedzieć, strona opozycyjna powinna była wówczas z tego wyciągnąć. Myślę, że to jest taki tekst, który w jakimś sensie jest świadectwem jego wyjątkowego, erudycyjnego, podpartego ogromną wiedzą i niezwykle przenikliwymi obserwacjami sposobem myślenia o polityce. Myślę, że w ostateczności nawet takich tekstów, nawet takich sugestii, pomysłów na funkcjonowanie konkretnych obozów politycznych, którym się często przecież dzielił, czy to w wywiadach, czy w wystąpieniach publicznych, będzie nam wszystkim bardzo brakowało.